Witam wszystkich przed Państwem zegar Nixi, efekt kwarantanny i nudów. Teraz zaprezentuję, jakie taki zegar Nixi ma funkcje. Pierwsza z nich to oczywiście zegarek. Możemy sprawdzić, która jest aktualnie godzina. No jest 19:38, prawie 39. Druga funkcja to budzik. A oczywiście godzinę aktualną można ustawić. Nie będę teraz tego robił, ale jest to oczywiście możliwe. Druga funkcja to budzik. Możemy ustawić sobie budzenie na zadaną godzinę. Ustawię budzenie na 19:40. Ustawienie budzika było zasygnalizowane dźwiękiem. O 19:40 będziemy znów słyszeć ten dźwięk. Budzik będzie powtórzony codziennie. Kolejna rzecz to kalendarz. Możemy spojrzeć, jaki dzisiaj dzień. 11 maja 2020. Też oczywiście jest to konfigurowalne, ale chodzi dobrze, więc nie będę zmieniał. Czwarta funkcja, stoper. Uruchamiamy funkcję stopera, czy minutnika, i nie ustawiamy żadnego czasu do odliczania, wówczas po uruchomieniu będziemy mieli odliczanie w górę. Otrzymam odliczanie i jeszcze pokażę podobną funkcję minutnika. Możemy sobie ustalić odliczanie, czy to na kilka minut, czy na sekundy. Na 7 sekund ustawię odliczanie. I po upłynięciu też słyszymy sygnał dźwiękowy. Jest jeszcze taka funkcja dodatkowa, nazwijmy to taki bajer. Mianowicie przemiatanie. Chodzi o to, że normalnie przy wyświetlaniu zegara na pierwszej lampie wyświetli się zawsze albo 1, 2 albo 0. Podobnie z minutami, tu na przykład nie będzie żadnej cyfry większej niż 6. Chodzi o to, żeby lampy wyświetliły każdą możliwą cyfrę co jakiś czas, co wpływa pozytywnie na ich żywotność. Taki tryb przemiatania aktywuje się samodzielnie co godzinę, natomiast można go wywołać też ręcznie. To tyle. Dziękuję.